Moim gościem jest dzisiaj pan Władysław Frasuniuk. Panie Władysławie, kampania jeszcze się na dobre nie zaczęła, a już mamy wroga narodu. Lider opozycji jest nazywany tym ryżem. To pytanie brzmi, gdzie jest koniec i do czego zdolny jest pana dawny znajomy Jarosław Kaczyński? Dzień dobry. Kaczyński jest zdolny do wszystkiego, natomiast pozytywną cechą Kaczyńskiego jest także to, że on zależnie od swojej agresji, niechęci, czasem chamstwa, to ma też tą dobrą zaletę, że własnym łokciem potrafi zniszczyć to, co buduje. Ja bardzo liczę, że on w którymś momencie przesadzi i że ta agresja obróci się przeciwko niemu, dlatego że nikt nie lubi chamstwa i takiej bezwzględności w życiu publicznym. Kaczyński ma świadomość, że walczy o życie. On naprawdę walczy o życie i szczerze powiedziawszy, jako człowiek, który ma jednak doświadczenie z poprzedniego systemu, to powiedział tak, współcześni komentatorzy i współcześni politycy nie rozumieją tego, co się dzieje teraz. Od roku przestrzegałem, że Kaczyński jest zdolny do tego, co się kiedyś nazywało stanem wojennym. Jak się patrzy i słucha to, co się dzieje w mediach i w polityce prowadzonej przez Kaczyńskiego, to mnie się przypomina jak żywo jesień 81 roku. Czy chce pan powiedzieć, że oni eskalują napięcie, a na końcu wyśle czołgi na ulicę? Ja chcę powiedzieć, że ja mówię od roku, że na ten wariant powinni się politycy przygotować. I rok temu dokładnie mówiłem, kiedy zaczął się pierwszy kampus, w wywiadach publicznych mówiłem o tym, że potrzebna jest oferta programowa, że musi być nowe otwarcie i że dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że biegniemy z kampanią wyborczą, ale Kaczyński robi konsekwentnie wszelkie przygotowania do tego, żeby wybory odbyły się albo na jego zasadach, albo nie odbędą się w sytuacji, kiedy mu grozi ryzyko porażki. Czy obywatel Frasyniuk, w razie gdyby wybory się nie odbyły, albo Kaczyński kombinował z ich wynikiem, to obywatel Frasyniuk co zrobi? Wyjdzie na ulicę, robimy Majdan, czy jakie rozwiązanie jest najlepsze? Ja pan powiedziałbym, to jest złe pytanie, dlatego że obywatel Frasyniuk i jak mówię, młodzież ambitna, progresywna młodzież, dziadersi z mojego pokolenia od 8 lat wychodzą na ulicę i brakuje tych nowoczesnych i progresywnych, którzy by chcieli na ulicę razem z nami wyjść, albo gdyby przyszli na ulicę i powiedzieli dziękujemy za to, co żeście zrobili 40 czy 50 lat temu, obalając system komunistyczny, my przejmujemy pałeczkę i będziemy urządzać świat po swojemu. A widzi pan ich? Widzi pan ich gdzieś na horyzoncie? Ja widzę tylko i wyłącznie Donalda Tuska, który nie jest przedstawicielem młodzieży progresywnej, tylko jest człowiekiem podobnie jak ja, z dużym doświadczeniem i który doskonale pamięta, jak funkcjonuje system komunistyczny. I powiedziałbym z niepokojem człowieka starszego i doświadczonego, że tradycja komunistyczna, myślenie komunistyczne czy bolszewickie bierze górę nad tradycją solidarnościową. O tyle jest to dla mnie przykre, że jednak Kaczyńscy zawsze byli związani z obozem antykomunistycznym, a dzisiaj posługuje się Jarek absolutnie kalkami i zachowaniami tego znienawidzonego systemu opresyjnego, totalitarnego. Wie pan, ale no Tusk rzeczywiście jest widoczny, ale przecież trudno mieć pretensje do Tuska o to, że ciągnie ten wózek. To raczej ci, którzy nie dołączają, są na swój sposób winni, że to nie jest jakaś szersza grupa i że nie widać całej armii. Tu się z panem zupełnie zgadzam i bardzo martwią mnie komentarze po naszej stronie i takie oczekiwania. Ostatnio słyszałem, wypowiadał je dziennikarz, którego osobiście znam, który wydawałby się, że ma doświadczenie Solidarności, apelował do Tuska, żeby zapewnić trzeciej drodze 14%, bo to jest w interesie Donalda Tuska. No, muszę powiedzieć, że głupawka po naszej stronie jest olbrzymia i patrzę z niepokojem także na komentarze naszej strony w stosunku do Donalda Tuska. Mamy jednego lidera. Powiedziałbym
nieszczęście nasze polega jednego samotnego lidera i dalej jest pustka. Jest paru znakomitych posłów, które obserwuję po lewej stronie sceny politycznej, z dużą nadzieją, mimo że ja jestem człowiekiem, który mocno jest związany z rodziną liberalną, ale z taką liberalną europejską, to znaczy dla mnie swobody obywatelskie są początkiem także swobód gospodarczych, że tych bez swobód obywatelskich, bez wolności obywatela nie ma ani demokracji, ani gospodarki rynkowej, ani wolnego państwa. I szczerze powiedziawszy, pierwszy mój niepokój, który bym chciał powiedzieć, to to, że Donald Tusk z lewicą nie robi koalicji. I wydaje mi się, że to jest taki moment, dawno już trzeba było zrobić. Wszystkie ostatnie badania pokazują, że wyborca, że ten elektorat jest tożsamy. I szczerze powiedziawszy, zwłaszcza w sytuacji, w której głównym wrogiem dla Kaczyńskiego stały się kobiety, wbrew pozorom nie Tusk, kobiety, kiedy żygają nienawiścią wobec kobiet, kiedy właściwie wyprowadzają policję na ulicę wobec kobiet, to tym bardziej powinniśmy budować wspólną listę, która gwarantuje nam, że skutecznie staniemy w obronie no właśnie prawa, praw... Wie pan, ja myślę, że Tusk nie wyklucza absolutnie po wyborczej koalicji z lewicą, tylko być może teraz jest kalkulacja, że jak za bardzo pójdziemy w lewo, to stracimy ten środek umiarkowany. Nie zgadzam się z tym, dlatego że polityka to jest także matematyka, to jest tak jak działalność gospodarcza, trzeba jednak coś planować. No mamy jednak określony system wyborów w Polsce i mamy premię dla tego, który zajmuje pierwsze miejsce. I szczerze powiedziawszy, brak wspólnej listy jest moim zarzutem głównie do Hołowni i Kosiniaka-Kamysza. Ja uważam, że to jest skrajna nieodpowiedzialność tychże polityków i zgadzam się z tymi wszystkimi ludźmi, którzy mówią, że problem polega na tym, że oni to w biegu, w pośpiechu i spoceni zrobią po to, żeby uratować swoje pensje i swoją obecność w życiu politycznym, tylko że dylemat polega na tym, że to budzi niesmak. To znaczy, że warto obywateli i wyborców przygotować do wspólnej listy. Warto stworzyć taką dużą kulę śnieżną, która będzie się rozpędzała. I czyli pan uważa, że wspólna lista na końcu będzie, ale zamiast wow, będzie wrażenie, że to desperacja, tak? No będzie taka, powiedziałbym, dużego rodzaju niechęć wobec tych, którzy na tej wspólnej liście się pojawią w ostatniej chwili. Obserwuję wśród swoich znajomych, ale tych znajomych, którzy są aktywni i wychodzą na ulicę, no wzrastającą niechęć do Kamysza, do Hołowni. Ale szczerze powiedziawszy, ludzie słyszą deklarację także Kamysza, który nie wyklucza, który mówi, nie może być jedyną alternatywą dla koalicji pisowskiej Mencel. To znaczy daje nam do zrozumienia, że on gotów jest, jak to w tym dowcipie, nie wiemy kto wygra, wiemy kto będzie koalicjantem, że on wrócił do tego sposobu myślenia. I to jest niepokojące i to ludzie widzą. Powiedziałbym tak, nie ma cienia wątpliwości, że w tej trudnej sytuacji Zgoda buduje i tej zgody brakuje. Jeśli się do tego doda racjonalne myślenie w postaci Donta, przelicznika Donta, no to każdy racjonalny, każdy kto podejmuje racjonalne decyzje wie, że brak wspólnej listy jest głupotą. To jakby pan przekonywał, gdyby miał pan okazję osobiście przemówić do prezesa Kosiniaka Kamysza, pan człowiek, bohater pierwszej Solidarności, co by pan mu powiedział? Ogarnij się, chłopie, czy... Ja już nic, Pepe, nie trzeba mówić, dlatego że moim zdaniem do niego za chwilę dotrze wyniki sondaży. I moim zdaniem to go zmusi do myślenia, dlatego że powiedziałbym od roku różni ludzie publicznie wypowiadali się w sprawie wspólnej listy. Od roku właściwie wszyscy mówią o szansach, o tej większości konstytucyjnej, którą mogła dać wspólna lista i być może sondaże przemówią tylko i wyłącznie partykularny interes i ta obawa, że nie dostaniemy pensji posła zawodowego może spowodować zmianę myślenia. I raz jeszcze chcę powiedzieć, zwłaszcza wobec komentatorów po naszej stronie, to nie jest wina Tuska.
że szybko maszeruje i zdecydowanie maszeruje do przodu. No to jest wina tej młodzieży, która nie nadąża za Tuskiem. No, pretensje powinniśmy mieć do tych chłopców, którzy po prostu słabo biegną, mówiąc zupełnie szczerze, jak nie nadążają w kampanii wyborczej, to w jaki sposób sobie poradzą z dramatycznym stanem państwa. Czy do tych chłopców pan zalicza też Hołownię? A i Hołownię i Kamysza, żeby nie było cienia wątpliwości. Ja rozumiem, ale czy dla Hołowni też miałby pan jakieś przesłanie, czy też uważa pan, że już w zasadzie z zawodnikiem nie ma co rozmawiać? Wie pan, nie ma co rozmawiać, dlatego że mam wrażenie, że jakakolwiek rozmowa publiczna z oboma tymi panami powoduje, że znaczna część opinii publicznej, znacząca część wyborców zaczyna się odwracać plecami. No od tej części, demokratycznej. Mam wrażenie, że tu nie ma co dyskutować, dlatego że dyskusja szkodzi nam, a jedno jest pewne, że my to musimy wygrać. Jak nie wygramy, to nie chcę być złym prorokiem, ale wszystkim się przypomną te trudne czasy komunistyczne i na lata. Bo to mówienie Orban na lata. To nasze dzieci wrócą, że tak powiem, wymiotą tych wszystkich, którzy są w polityce, być może za lat naście, kilkanaście, że tak powiem, przywrócą zdobycze sierpnia 80 roku. Pan mówi z sympatią, mówi o lewicy i ewentualnej koalicji, wspólnej liście z lewicą, ale na razie mamy spór z częścią lewicy o Giertycha. Co pan sądzi na temat kandydowania Romana Giertycha do Senatu? No to dobrze, że pan mnie zapytał. To ja bym zaczął jednak nie od Giertycha, tylko zacząłbym od tego, że w ostatnich tygodniach nieustannie słyszę po naszej stronie takie komentarze, a co z Kazimierzem Ujazdowskim. I muszę powiedzieć, że zwróciłbym się zwłaszcza do dziennikarzy po naszej stronie, na jakie wartości niesie za sobą Kazimierz Ujazdowski. Co pamiętamy z tych ostatnich 4 latach, jeśli chodzi o aktywność Kazimierza Ujazdowskiego? Ja pamiętam jedną rzecz, ale nie jestem dziennikarzem. Jedną rzecz, że przeszedł z Platformy Obywatelskiej do PSL-u. Przypominam, że 4 lata temu w kontrze do Ujazdowskiego startował Paweł Kasprzak. Szczerze powiedziawszy, mam pytanie, a dlaczego publicznie nie pytamy, to może jednak Kasprzak, który przez ostatnie 4 lata mnóstwo zrobił dla zmobilizować społeczeństwo w proteście przeciwko narastającej faszyzacji życia publicznego. To Paweł Kasprzak wychodził na ulicę polskich miast, a zwłaszcza w Warszawie, blokując miesięcznicę, czy stając w obronie demokracji. Więc mnie się wydaje, że jak wiemy, jak dramatyczna jest sytuacja i mamy świadomość, że to my, obywatele, decydujemy o jakości polityków, to bym zadał pytanie, o co chodzi z Kazimierzem Ujazdowskim? Czy to jest naprawdę taka figura, która jest pożądana, żeby być w Senacie? Ja uważam, że nie. To raczej bym się kłócił, czy jest miejsce dla takich ludzi jak Paweł Kasprzak, którzy swoim działaniem udowodnili, że przydaliby się w polskim parlamencie, a w ogóle polityka... Wie pan, obawiam się, że tę część rozmowy mamy ciut za późno, bo zdaje się, że państwo są już na finiszu negocjacji, zostały jakieś detale, więc chyba pojawianie się tam zupełnie nowego nazwiska jest mało prawdopodobne. Ale powiedziałbym tak, panie Tomaszu, zawsze rezygnujemy z tego, żeby zadawać politykom pytania. Ja nie widzę polityków. Mogę powiedzieć tak, widzę Tuska, nie widzę drużyny Tuska. A czy pan by nie zapłacił ceny w postaci Ujazdowskiego choćby za ten pakt senacki? Czy to presado nie jest niska cena? Nie zapłaciłbym. Wie pan, co to znaczy niska? Tanie mięso jedzą psy, panie Tomaszu. Naprawdę. W Sejmie mamy ze 200 nierobów. Mówię tylko o naszej stronie. Ze 200 nierobów. Naprawdę. Niech mi pan wskaże polityków, których zapamiętaliśmy z ostatnich 4 lat. Ja pamiętam, jak politycy wychodzili na demonstracje po to, żeby się sfotografować. Nigdy nie pojawili się po to, żeby być przywódcami tych ludzi, którzy wyszli na ulicę. Jak się popatrzy na to, co się dzieje w Izraelu, to można powiedzieć naprawdę następnym zagrożeniem po zwycięstwie Donalda Tuska, bo w to głęboko wierzę, będzie słabość reprezentacji politycznej w parlamencie. I raczej bym stawiał publiczne pytanie, czy ktoś pomyślał, żeby na listy zaprosić
Na przykład tych ludzi, którzy zastąpili parlamentarzystów polskich, ale także parlamentarzystów europejskich, czyli grupę Wolne Sądy, czy ktoś pomyślał o nich, żeby ich zaprosić na listy? To są ludzie, którzy zastąpili naszych parlamentarzystów społecznie, bez kasy. Dlatego, że tamci bali się wystąpić do Unii Europejskiej, bo ich Kaczyński szantażował, że nie sra się, to chyba był nawet cytat będzie, nie sra się we własne gniazdo. Czy ktoś pomyślał o tym, żeby przyciągnąć kobiety ze strajków kobiet, z KOD-u, od Pawła Kasprzaka? Ja bym te pytania stawiał, dlatego że... Wiesz pan, co do osób na przykład z wolnych sądów, pełna zgoda. Nie wiem, pamiętam, czy pan, że pan Michał Wawrykiewicz z Wolnych Sądów kandydował w wyborach europejskich. Czy oni chcą kandydować, czy nie chcą, czy były jakiekolwiek rozmowy? Pojęcia nie mam, ale wie pan, klatka obok, są drzwi w drzwi de facto z Platformą, więc to nie byłby wielki problem, żeby porozmawiać, przynajmniej. Okej, to teraz wrócę do pytania o Giertycha. Po pierwsze, zacznę od tego, co mnie pan nie zapytał. Uważam za dramatyczny błąd i za dramatyczną stratę w życiu publicznym to, że Adam Michnik na okoliczność Giertycha był rozpytywany w głównym, na pierwszej stronie wywiadzie w Gazecie Wyborczej. Naprawdę. Nie uważam, żeby Giertych był taką wartością, jak Mazowiecki, Geremek czy Jacek Kuroń, by taki autorytet, jak Adam Michnik, poświęcał mu olbrzymi wywiad. Powiem więcej. Niemniej jest o tym, żeby decydować, czy Giertych będzie na liście do Senatu, czy nie. Tą sprawę powinien przesądzić Donald Tusk. Jeśli uważa, że to jest ważna persona w polskim Senacie, to powinien podjąć taką decyzję. I chcę powiedzieć głośno i zdecydowanie. Ja po prostu, jak słucham, że zostawimy miejsca dla tych wybitnych mężów stanu, w którym nie wstawimy konkurencji, to też mi się nóż w kieszeni otwiera, bo to jest brak zasad, na które pozwalają sobie politycy, a na które nie możemy sobie pozwolić obywatele. Co to znaczy? Nie weźmiemy odpowiedzialności za Giertycha, za Rysia Petru, nie wiem za kogo jeszcze, ale w zamian za to nie wystawimy swoich listów. To niech do jasnej cholery przywódcy biorą odpowiedzialność za ludzi, których wystawiają na wspólnych listach. I apeluję do przywódców, nie unikajcie odpowiedzialności. Tą odpowiedzialność musicie wziąć na siebie. Rozumiem Czarzastego, absolutnie rozumiem opory Czarzastego. Sam mam takie opory wobec Romana Giertycha, bo przypominam, że środowiskiem szczególnie atakowanym, niszczącym, głównym wrogiem dla Jarosława Kaczyńskiego są kobiety. I mówiąc zupełnie uczciwie, ja nie wiem, czy Giertych jest tym, który stanie w obronie polskich kobiet. Nie wiem. Ale raz jeszcze powtarzam, zacisnę zęby, bo to jest tak dramatyczna sytuacja. Jeśli Tusk podejmie decyzję, że w Senacie miejsce dla Giertycha ma być, to ja oczywiście na tą listę zagłosuję. Rozumiem, że w ogóle nie ma co podejmować z panem rozmowy na temat Adama Bodnara, bo wczoraj się pojawiła informacja, że Hołownia kontestuje jego start z okręgu podwarszawskiego, z którego chciałby startować. Mówię, że nie ma sensu podejmować, bo obaj pewnie zgadzamy się, że to świetny kandydat i w przyszłości świetny senator. Absolutnie się z panem zgadzam. W ogóle no to świadczy najgorzej o Hołowni, jak może świadczyć. Podważanie Bodnara jest no po prostu jakąś kompletną głupotą polityczną. No człowiek, który przez ostatnie lata wykazał się niebywałą odwagą i konsekwencją. No, reprezentował jedną z nielicznych instytucji w państwie, która miała odwagę wypowiadać się, no, że tak powiem, jak wolny człowiek, a nie jak gość, który kalkuluje, jak przetrwać i jeszcze na tym zarobić. Ale wrócę jeszcze na przykład do Ryszarda Petru. Naprawdę on powinien być w Senacie? A może taki fajter gospodarczy potrzebny jest w polskim parlamencie? No, prawdę powiedziawszy, nie do końca rozumiem tych kalkulacji. Z tego co wiem, to był wie pan, pomysł samego Ryszarda, żeby wrócić do polityki przez Senat. Może w sposób nieinwazyjny.
Ja to świetnie rozumiem. Wie pan, każdy chciałby być w komfortowej sytuacji i być senatorem, bo tam jest i spokojniej, i ciszej, i mniej stresu. Natomiast wydaje mi się, że parlament to jest to miejsce, w którym trwa walka wręcz. I że Ryszard Petru nie ma mojego wieku, ani nie jest wybitnym profesorem i znawcą praw obywatelskich, tylko jest ekonomistą, który potrafi polemizować, który ma cięty język. On już jest sam siebie, że tak powiem, aktywnie wysunął na front walki z ekonomicznymi pomysłami Konfederacji, więc chyba w sumie robi, niezależnie od tego, gdzie kandydatuje, do czego kandyduje, robi swoją robotę. Wie pan co, kompletnie nie zgadzam się z panem. Znaczy, szczerze powiedziawszy, albo budujemy, albo mamy poczucie realnego zagrożenia i jakby szykujemy silną drużynę, która zmierzy się już nie z problemami PiS-u, tylko z problemami po PiS-ie. No i wtedy szukamy osób kompetentnych, osób, które dźwigną, że tak powiem, ten dramat polskiej sytuacji na wszystkich obszarach ekonomicznych, finansowych, no tej wojny plemiennej, o której tak dużo mówimy, ale i w służbie zdrowia, a i w systemie sprawiedliwości, w edukacji. No my mamy właściwie zaorane państwo. Powiedziałbym, ja nie wiem, to jest sytuacja, która przypomina 89 rok. My potrzebujemy ludzi na miarę, jakby to powiedzieć, na miarę historycznych postaci jak Mazowiecki, Skubiszewski, Balcerowicz. No, tego typu ludzi potrzebujemy. Może wie pan, można nie każda generacja ma takich ludzi, po prostu. Wie pan, ja podobnie jak pan dość bacznie obserwuję media, i tam pojawiają się niezwykle ciekawi ludzie. Ja nie mam pamięci do nich, ale naprawdę bardzo często widzę w mediach, w takich dość niszowych programach, ale także czasem w TVN24, no osoby, które robią na mnie piorunujące wrażenie, po osoby świetnie wykształcone, nowoczesne i które mają za sobą jakiś dorobek. Powiedziałbym tak, wolałbym myślenie, zwłaszcza nas wyborców w takich kategoriach, do parlamentu powinni iść ci, którzy mają za sobą jakiś realny sukces. Bo człowiek sukcesu ma się czym podzielić ze społeczeństwem. Jeśli w parlamencie mamy ludzi, dla których wartości i zasady zapisane są w pasku wypłat, to szczerze powiedziawszy, ta inwestycja się nam społeczeństwu kompletnie nie... Ja podobnie jak pan patrzę z zazdrością na to, co się dzieje w Izraelu. Pytanie brzmi, dlaczego tak jak oni nie byliśmy w stanie bronić demokracji i praworządności i czy gdyby spełnił się ten czarny scenariusz, o którym pan wspomniał, czy będziemy w stanie rzeczywiście wyjść na tę ulicę i siedzieć tam, czy stać do skutku? Dlaczego nie ma takiej sytuacji jak w Izraelu? Dlatego, że nie ma przywódców. No to pierwszy przywódca, który wyprowadził ludzi na ulicę, to on się nazywa Donald Tusk. I przypomnę, jakie pretensje do dzisiaj niektórzy komentatorzy polityczni do niego mają. Właściwie czasem mam takie wrażenie, byłem jednym z uczestników tych demonstracji, że powinienem przeprosić, że nas było aż 500 000, bo żeśmy postawili w niekomfortowej sytuacji paru polityków. Liderzy. Dlaczego w Izraelu mamy do czynienia z takim dużym ruchem? Bo liderzy wezwali obywateli na ulicę w obronie państwa, w obronie demokracji, w obronie, tam nie ma co prawda konstytucji, jest inny system, ale można być w obronie konstytucji. U nas, przypomnę państwu i panu i wszystkim dziennikarzom, przez 8 lat słyszałem Frasyniuk za radykalny, a w ogóle konstytucja, kogo interesuje konstytucja? Na konstytucji rosołu się nie ugotuje. No, pamiętam nazwiska, pamiętam dziennikarzy, którzy mówili za radykalnie, niepotrzebnie. No, jesteśmy w sytuacji, o której szczerze powiedziawszy mówiłem lata temu. Jesteśmy w sytuacji, w której nawiasem mówiąc, co i rusz, słyszymy sygnały słabości i lęku. Zaręczam panu, że ta władza zrobi wszystko, żeby doprowadzić do sytuacji jak 13 grudnia, to znaczy, że badania opinii publicznej będą po stronie Kaczyńskiego, że ludzie się boją anarchii, boją się konfliktu, boją się agresji
i boją się oczywiście grupy Wagnera po stronie białoruskiej. To już Kaczyński buduje. Proszę zwrócić uwagę, wchodzą na konferencje prasowe Platformy Obywatelskiej. Platforma Obywatelska jest bezradna. A właśnie, chciałem pana zapytać. Pan lubi twardą grę, dlatego między innymi 30 lat temu tak pana uwielbiano. Jest pan posłem Platformy. Przyłazi na pana konferencję jakiś ozdoba, zaczyna wrzeszczeć, przepychać się. Co by pan zrobił? Co oni powinni zrobić? Panie Tomaszu, odpowiem jako człowiek, który przeszedł i powiedziałbym, wiem, co potrafię zrobić, bo sam to przeszedłem. To nie jest proste. To nie jest proste. To łatwo. Usłyszałem komentarz Pepe jakiegoś kolegi z Platformy, który powiedział, no masz szczęście, ozdoba, że mnie tam nie był. Wcale nie mam pewności, czy ten kolega, którego pamiętam z imienia nazwiska, czy i jakby się zachował. To bardzo trudna sytuacja. To bardzo trudna sytuacja, dlatego że agresywne zachowanie, szczerze powiedziawszy, może służyć Kaczyńskiemu po to, żeby podbić ten sondaż, który powie, obywatele widzą realne zagrożenie i to jest przyczyna. I drugie realne zagrożenie jest po stronie ukraińskiej, białoruskiej, wagnerowskiej i to jest powód, dla którego wybory odbędą się w terminie późniejszym. Ale to powiem tak, ja nie jestem dobrym doradcą, dlatego że panie Tomaszu to mało kto pamięta, bo tak naprawdę niewiele pamiętamy, znamy historię Solidarności, właściwie kompletnie społeczeństwo polskie nie zna, bo ja jestem człowiekiem, który w więzieniu dostał 10 miesięcy za, że tak powiem, za dymę, za reakcję na takie zachowanie. Akurat miałem starcie z naczelnikiem i za to dostałem już kryminalny wyrok 10 miesięcy. Jedno jest pewne, trzeba reagować, ale nie można za to dostać 10 miesięcy. A czyli podsumowując, pana rada brzmi taka, reagować stanowczo, ale nie brać przykładu z Frasyniuka i nie za ostro, tak? Tak, to musi być bardzo wyważone i szczerze powiedziawszy, no to jest rola sztabu wyborczego, która powinna zaprosić polityków, dlatego że nie możemy zobaczyć w oczach Platformy Obywatelskiej strachu, nie może być niezrozumiałej agresji, ale raz jeszcze powtarzam, lęku nie może być. No to jest też mój apel do dziennikarzy z Tok FM, bo jak słucham, a ja codziennie słucham Tok FM, jak oni cały czas nam tłumaczą, o Jezu, nie wiadomo, czy za 50, za 60, za 70, za 30 dni jeszcze nas usłyszycie, to nie mobilizuje społeczeństwa. To każdy psycholog powie, że to raczej budzi lęk, jeśli dziennikarze w publicznym, w dużej rozgłośni mówią, no boimy się tego, co się wydarzy za 60 dni. To co mają powiedzieć obywatele, którzy są, że tak powiem, mocno rozbici i stanowią no, taką podstawową komórkę, ale są, że tak powiem, osobno. Więc ja mam wrażenie, że tych sygnałów lękowych jest za dużo po naszej stronie i zbyt często reagujemy niepotrzebnie. No, przypomnę Donalda Tuska w sprawie 800, prawda, 5 plus 3, nomen omen to jest jak 8 gwiazdek, 5 plus 3, to bardzo ładne znaki, które puszcza PiS. No, przypomnę, jakie były to pretensje do Tuska. No właściwie uznaliśmy, że on jest takim samym populistą. No Tusk ma świadomość, że jak dochodzi do zwarcia, no to trzeba być twardym. I zgasił Kaczyńskiego tym natychmiastową reakcją. Przypomnę brak zrozumienia w reakcji Tuska w sprawie imigrantów. No uciął. Nie dopuścił do tego, żeby Kaczyński zadawał następne ciosy. No i szczerze powiedziawszy, trochę zazdroszczę Kaczyńskiemu, że ci jego, to jego zaplecze intelektualne i tego zaplecze medialne nie ma tylu wątpliwości i nie dzieli włos na cztery części. I chcę powiedzieć, że to nie jest demokracja, w której trwa spór. To jest wojna o to, jaka będzie przyszłość Polski. Czy będziemy wolnym społeczeństwem, czy też będziemy społeczeństwem, które będzie się urządzać w tym autorytarnym kraju i będziemy się kierować lękiem i strachem i chęcią przetrwania, a nie chęcią walki o swoją... Panie Władysławie, 1 października, rozumiem, widzimy się w niedzielę w Warszawie, tak? No to nie tylko my, tylko życzyłbym wszystkim obywatelom,
żebyśmy się nie spotkali w Warszawie, dlatego że będą nas miliony, dlatego że totalitarna władza, autorytarna władza, a zwłaszcza Jarosław Kaczyński, to są ludzie, którzy są podszyci strachem. Strach powoduje agresję. Mam to doświadczenie z więzienia. Zawsze ci strażnicy, którzy się mnie bali fizycznie, byli najbardziej brutalni, jak wchodzili w grupie 15 osób. Mamy przyjść i pokazać, zademonstrować swoją siłę i determinację. Mówiąc zupełnie szczerze, raz jeszcze powtarzam, mamy prawo do swoich emocji. Mamy być 1 października radykalni, zdecydowani. To ma być taka demonstracja, w której Kaczyński musi przeczytać w naszych oczach, że jak nie dopuści do wyborów i przesunie termin, to my wrócimy, żeby mu powiedzieć wypadł z dużej litery. Pamiętam pana wystąpienie, na własne uszy słyszałem na Nowogrodzkiej 13 grudnia 2016 roku. Powtarzał pan ać i się nie bać. Wciąż aktualne. To hasło to nie jest hasło przypadkowe, które wymyśliłem w kontrze do Kaczyńskiego. To jest hasło, które powstało w Łęczycy po ciężkim pobiciu więźniów politycznych. Autorem tego hasła, szczerze powiedziawszy, jest Marek Łucarz z Nowej Huty, który miał najbardziej donośny głos. I myśmy za każdym razem, jak gasili światło po pobiciu, stawali w oknach, czyli w lipach, jak to się mówi, więziennych, i krzyczyliśmy na cały głos. Marek krzyczał to słowo na J. Myśmy powtarzali J i się nie bać. I to słowo i się nie bać jest kluczowym słowem. Za każdym razem dostawialiśmy oklep tego samego dnia wieczorem, trafialiśmy na izolatki lub na termosy, wracaliśmy i krzyczyliśmy, dopóki nas nie rozwieźli z tego więzienia. Więc żeby nie było cienia wątpliwości, takiemu przestraszonemu gościowi z Żoliborza, który krzyczy ty ryży, to jest, powiedziałbym tak, ze szkoły podstawowej wyzwisko, no musimy w sposób wyraźny i czytelny powiedzieć z dużej litery to słowo na W. Kaczyński kiedyś powiedział, że życia publicznego musi zniknąć 8 gwiazdek i słowo na W, żeby nie było cienia wątpliwości. Słowo na W, o którym myśli Kaczyński, to jest słowo wolność. A my mu odpowiadamy, wypierdalaj. Piękna puenta. Serdecznie panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. I na to dziękuję pięknie.